Cześć kochani, witajcie na kanale Gahol Team, z tej strony Patrycja i Rafał. W tym tygodniu bez mojego udziału w poszukiwaniach, tak wyszło. No, w piątek Patrycja pracowała. Miałem samotny wypad. Dzisiaj jest niedziela, też rano wyszedłem, ale tylko 2 godzinki. Bo straszne warunki były, które zresztą wygrały z Patrycją, że została w domu. No może zawsze za zimno. Więc zapraszamy do oglądania, subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i tyle z naszej strony. Jak się podobało, subskrybujcie. Zostawcie pierdółki. Hej! A teraz wyszedł ładny guziczek. Z kurteczki bazarowej. Coś koło 1990 roku. Popatrzcie, tak sobie leżała i czekała na mnie. W liściach przykryta troszeczkę. Ale zdążyłem już troszeczkę oczyścić. Jest to 20 groszy 79. No i w końcu trafiło się coś ciekawego. Jest to jedna korona czechosłowacka, 1946 rok. Zdążyłem ją już troszeczkę oczyścić. I kolejna monetka, zajechana. Są to dwa halerze austro-węgierskie. Rocznika nie odczytam, to jest koło 1900 roku. I kolejna monetka, 49. 2 grosze. PRL. No i polmost się trafił. Śląska. Śląska wytwórnia wódek gatunkowych Bielsko-Biała 1827. Ale to jest raczej rok założenia. Patrzę się, zastanawiam się w ogóle, czy tą dziurę kopać, bo obok tego leżał polmos. Tu myślałem, że jest taki sam sygnał był, a tu 50 groszy. 85, już troszeczkę oczyściłem. Jest, wyostrzy to w końcu. Jest. Dobra, do następnego. Z takiej dziury wyszedł grosz współczesny, 99 rok, ale powiem wam szczerze, że nie pamiętam takiego wypadu. Jestem 1,5 godzinki i już nawet nie wiem, która to jest moneta. No i jestem w szoku. No i witam wszystkich na kolejnym wypadzie. W piątkowym widzieliście, co było, dzisiaj jest niedziela i wpadła taka pierwszy fant, jest to jakaś ołowiana plomba, coś tu pisze, czara, szara, nie wiem co to może być, tu też jakiś napis. A kolejny fant to guziczek płaski, jest uszko. Patrzę się, w zimie śnieg, to jest normalnie niemożliwe, ale sypie. Jak będzie tak sypać, to za pół godziny jest biało. Jeszcze do tego wiatr. No super warunki na wykopki. Tym razem popatrzcie. Cieniutki i malutki naparstek. Bardzo mały. Patrzcie, co fajnego wyszło. Jest to guzik. Jest to guzik pułkowy, Carska Rosja, numer 25, Carska Rosja, coś koło 1850 roku. I kolejny nabój, ten trochę inny. Patrzcie, co się dzieje. Wiatr, śnieg, odczuwalna temperatura chyba z minus 6. Ja pierdzielę. Dobra, hej, do następnego. Kurde. Za chwilę będzie biało. Dobra, ostatni kolco, który wam nagrywam, bo trafiłem chyba na jakąś strzelnicę. Dobra, mamy w końcu monetkę. Właśnie ją czyszczę. Co my to mamy?
Cholerka, no wiadomo, no PRL 10 groszy. Który? 49. Widać? Widać czy nie widać? Dobra, będzie na podsumowaniu. I teraz ciekawy fancik wpadł. Popatrzcie. Żołnierzyczek ołowiany na koniku. Dobra, i kolejny kolcok. Dobra, ja się biorę do domku, prosto do wany, bo wymarłem strasznie. Potem zapraszam na podsumowanie. No to hej. No i dziękuję za oglądanie odcinka. Dobrnęliśmy do końca, do podsumowania. A więc tu mamy guziczki. Tu jest jakiś kij płaski, wytrzyty. Tu jest tej kurteczki. Tu jest 25 z tego pułku. Konik ołowiany z żołnierzykiem. Patrzcie, ile kolcoków wyszło. Druga wojna światowa. Plomba. Jakiś mały nabój. Malutki bardzo. Tu mamy ten mały naparstek. Z monetek wyszło tak. I monetka, której jeszcze nie posiadam, to jest jedna korona Czechosłowacja. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Hej!